Chipsy czy owoce, słodki napój czy woda? Z badań TNS OBOP wynika, że polscy gimnazjaliści mają raczej teoretyczną wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Dlatego ruszyła pierwsza akcja Jedz smacznie i zdrowo. Uczniowie gimnazjum w Brzeźniu mieli okazję sami przygotować sałatki i kanapki pod okiem kucharza i dietetyka w specjalnym road show trucku. Specjalnie zostały przeprowadzone testy w 3 szkołach w różnej wielkości w Polsce i jak najbardziej. Uczniowie mają wiedzę, natomiast nie korzystają z niej. No i dlatego my właśnie przyjeżdżamy do szkół, żeby mogli popróbować, mogli nauczyć się czegoś nowego. W pierwszej edycji akcji Jedz smacznie i zdrowo uczestniczyły 23 tysiące uczniów w całej Polsce. 4 klasy gimnazjalne z województwa łódzkiego wygrały konkurs na plakat promujący zdrowe jedzenie. Do uczniów z Brzeźnia w nagrodę przyjechał Roadshow Truck. Właśnie dlatego przyjeżdżamy do szkół z naszym Roadshow Truckiem, aby pokazać, że właśnie gotowanie jest może być zabawą, jest smacznie, jest kolorowo u nas w traku. Kucharz kroi, pokazuje w jaki sposób przygotowywać te produkty. To jest łatwe, to jest tanie. My właśnie chcemy w ten sposób do uczniów dojść, poprzez takie właśnie praktyczne lekcje. Najpierw była rozmowa z panią dietetyk. Okazało się, że ludzki organizm łatwiej przyswaja żelazo z jajka niż ze szpinaku, co prawie nikogo nie zmartwiło. Gimnazjaliści dowiedzieli się też, że warto jeść orzechy, bo poprawiają pracę mózgu i łatwiej się wtedy uczyć. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego, co może być naprawdę dla nas pożyteczne w dalszym naszym funkcjonowaniu i życiu. Czyli jedzenie zdrowych owoców, warzyw, dużo białka. Sama teoria jednak nie wystarczy, by obalić stereotyp, że to, co zdrowe, jest raczej niesmaczne. Właśnie staramy się pokazać, że jedzenie może być i smaczne, i zdrowe. Poprzez właśnie tłumaczenie, jakie składniki odżywcze znajdują się w niektórych produktach i połączenie w taki sposób, żeby to było łatwiej przyswajalne, a jednocześnie smaczne, ciekawie wyglądające, kolorowe. Pan Norbert przygotował na przykład kanapkę na małysza. Nie tylko na małysza, ale właśnie z tą wyobraźnią, żeby jak kanapka to nie tylko szynka, ser, czyli taka tradycyjna polska, ale także można zrobić sobie kanapkę z twarożkiem, z jakimiś owocami, tu mamy gruszkę z bananem. Potem gimnazjaliści sami uczyli się robić zdrowe i smaczne kanapki czy sałatki. To, co trafiło do miski, zależało tylko od wyobraźni. Orzechy, śliwki, banany, trochę sałatki, rzodkiewki trochę. I na co jest ta sałatka? Na umysł. Na umysł, na sprawność umysłową. Chłopcy nie odważyli się jednak spróbować swojej sałatki. Ich koleżanki były nieco odważniejsze. Smaczne bardzo. Będziesz na co dzień jadła coś takiego? Nie wiem, pomyślę. Się zastanowię. Oczywiście nie wszystkich od razu da się przekonać do kiełków i surowych warzyw. Jednak gimnazjaliści z Brzeźnia zapewniają, że zrezygnują z chipsów. Może nie tak często, jak już teraz się dowiedziałam na przykład, co jest tak naprawdę w chipsach, to może nie tak często, ale może tam raz kiedyś, może jeszcze spróbuję. Gdyby rzeczywiście udało się ograniczyć ilość fast foodów, chipsów i słodzonych napojów w diecie nastolatków, na pewno znacznie mniej byłoby wśród nich osób walczących z nadwagą. Badania TNS OBOP wykazały, że prawie połowa gimnazjalistek stosuje jakąś dietę odchudzającą. A w okresie dojrzewania to może być niebezpieczne, dlatego lepiej jeść zdrowo.